Kanał Mosarta jest wspierany przez jego widzów. Aby go wspomóc, skorzystaj z linku pod filmem. Witajcie. Dzisiaj opowiem kilka słów o roślinie zwanej Alternanthera reineki lilacina. W handlu można spotkać ją pod nazwą lilacina, lila albo purple. Wszystkie te nazwy wskazują, że w odpowiednich warunkach roślina uzyskuje kolor liliowy i w tłumaczeniu na ludzki kolor fioletowy. Jeżeli tego koloru nie osiąga, to albo warunki w akwarium nie sprzyjają, albo ktoś wam po prostu opchnął pokrzywę. Alternanthera reinecki lilacina jest rośliną bagienną, która z powodzeniem może rosnąć pod wodą. Posiada słabo rozwinięty system korzeniowy, składający się z jednej wiązki cienkich, delikatnych korzeni. Łodyga prosta, okrągła, brązowo-fioletowa, na której osadzone są naprzeciwlegle na krótkich ogonkach lancetowate liście. Górna powierzchnia blaszek liściowych o czerwono-brązowym zabarwieniu, spodnia strona od liliowej poprzez fioletową do ciemnoczerwonej. Od spodu dobrze widoczne unerwienie. Brzegi liści nigdy nie są pofałdowane. Jeżeli chodzi o uprawę, to ta Alternanthera jest wymagająca i nawet w bardzo dobrych warunkach rośnie bardzo wolno. Bardziej światłolubna niż inne odmiany. Aby utrzymać żywe ubarwienie, wymaga odpowiedniej intensywności oświetlenia. Międzywęźla są wtedy bardzo skrócone i nie ma potrzeby rośliny często przycinać. Roślinę można sadzić więc w grupie nawet na przednim planie. Przy słabszym oświetleniu międzywęźla się wyciągają i w takiej sytuacji lepiej roślinę posadzić na tylnym planie akwarium. Podłoże powinno być dosyć bogate. W międzywęźlach tworzy się mnóstwo małych korzonków i tak jak korzenie w gruncie służą do pobierania składników pokarmowych z wody. Dlatego nie powinno się ich usuwać. Woda powinna być dość miękka, do średnio twardej. Nasza roślina reaguje bardzo pozytywnie na wprowadzenie płynnych złożonych nawazów sztucznych. Temperatura między 17 a 28 stopni Celsjusza, pH 6,2-6,8. Twardość całkowita nie większa niż 12 dH. Rozwój roślin znacząco się poprawia w przypadku dodawania dwutlenku węgla. W przeciwnym razie na liściach odkłada się wapń w postaci białego nalotu. Rozmnaża się przez sadzonkowanie.